Dzień dobry. Wszyscy wiecie, że izomery trans nienasyconych kwasów tłuszczowych są szkodliwe. Dlatego, że po pierwsze mają wyższe temperatury topnienia, najczęściej niż izomery cis, czyli mają inne właściwości fizyczne. A nasz organizm nie rozróżnia izomerów trans od cis. I w jednakowym stopniu wbudowuje je do błon komórkowych. Jeżeli wbuduje izomery trans nienasyconych kwasów tłuszczowych, np. kwasu elaidynowego, to najczęściej wtedy dochodzi do usztywnienia w cudzysłowie błony komórkowej, to znaczy zaburzona zostaje struktura tak zwanej półpłynnej mozaiki. To prowadzi do uszkodzenia błony komórkowej, a żadna żywa komórka nie może funkcjonować z uszkodzoną błoną komórkową. Dochodzi wtedy od razu do zaburzeń elektrolitowych, wycieku jonów potasu z wnętrza komórki, napływu jonu sodów, poważnych zaburzeń osmotycznych, które prowadzą do śmierci takiej komórki na drodze nekrotycznej. Powstaje stan zapalny. Jeżeli ten proces dotyczy śródbłonka naczyń, no to dochodzi do uszkodzenia śródbłonka. Wtedy naczynia krwionośne w odruchu obronnym się kurczą. Dochodzi do ich wazokonstrykcji. To powoduje wzrost ciśnienia tętniczego krwi, bo wiemy, że jeżeli ilość krwi, czyli objętość krwi jest konstans, dochodzi do zmniejszenia objętości naczynia, tak? No to wzrasta ciśnienie tętnicze. Poza tym uszkodzony śródbłonek jest miejscem, gdzie wnikają lipidy, zwłaszcza LDL, i ulegają one dalszemu utlenieniu. Wnikają jony wapnia, napływają komórki fagocytujące, zwłaszcza makrofagi, i powstaje blaszka miażdżycowa. Czyli izomery trans kwasów tłuszczowych mogą powodować choroby układu krążenia, w tym prowadzić do rozwoju miażdżycy. Na pewno w Polsce obecnie nie ma obowiązku informowania konsumentów o zawartości izomerów trans w pożywieniu. W związku z tym konsument sam musi się domyśleć, czy dany produkt zawiera takie izomery. Producent nie pisze tego wprost, ale często zaznacza na opakowaniu, umieszczając taką informację, że produkt zawiera częściowo utwardzone oleje roślinne bądź częściowo uwodornione oleje roślinne, i pod tym pojęciem kryje się właśnie obecność izomerów trans nienasyconych kwasów tłuszczowych, dlatego że częściowe utwardzanie, czyli uwodornienie olejów roślinnych, prowadzi do powstania izomerów trans. Ale proszę pamiętać, dotyczy to tylko częściowego utwardzania. Całkowicie utwardzony czy całkowicie uwodorniony olej roślinny nie zawiera izomerów trans. Czyli paradoksalnie całkowicie uwodorniane oleje roślinne są zdrowsze niż częściowo uwodornione. Bo nasycone kwasy tłuszczowe oczywiście też mogą być niezdrowe, ale są zawsze lepsze niż izomery trans nienasyconych kwasów tłuszczowych. Tak naprawdę te izomery trans mogą też występować naturalnie. Występują na przykład w wołowinie, w śmietanie, w mleku, w jajach. Przyjmuje się, że ich szkodliwość jest taka sama. To znaczy, że nawet te pochodzenia naturalnego, czy też sztucznie wytworzone w margarynach, obecne w produktach, w wyrobach piekarniczych, cukierniczych, są tak samo szkodliwe, ale tak jak wszędzie są wyjątki. Dlatego, że sama izomeria trans polega na tym, że wokół wiązania podwójnego podstawniki metylowe znajdują się po dwóch różnych stronach. Natomiast jeżeli kwas tłuszczowy jest długołańcuchowy i na dodatek jeszcze zawiera co najmniej dwa wiązania podwójne niesprzężone, czyli w pewnej odległości od siebie, to przy jednym z tych wiązań podwójnych może być izomeria cis, a przy innym izomeria trans. Czyli możemy mieć do czynienia z kwasem cis-trans nienasyconym. I tak jest w przypadku kwasu rumenowego, który występuje w maśle, a znany jest on jako sprzężony kwas linolowy, sprzedawany w suplementach diety jako bio-CLA. Moi drodzy, jest to przykład nienasyconego kwasu tłuszczowego izomeru trans, który jest zdrowy. Jego wpływ na organizm korzystny został potwierdzony w wielu badaniach. Czyli istnieją również wyjątki nawet w przypadku izomerów typu trans. Co zatem należy robić? Unikać kupowania produktów, które zawierają częściowo utwardzone bądź częściowo uwodornione oleje roślinne.
Olej palmowy jest zdrowszy, bo najczęściej ma stałą konsystencję ze względu na obecność nasyconych kwasów tłuszczowych i olej palmowy zwykle nie musi być utwardzany. Natomiast jeżeli jest utwardzany, to i tak zdrowszy jest utwardzony olej palmowy niż na przykład utwardzony olej rzepakowy czy słonecznikowy, dlatego że te dwa ostatnie zawierają więcej nienasyconych kwasów tłuszczowych, w związku z tym w procesie uwodornienia powstaje w nich więcej izomerów typu trans. Dobrze, moi drodzy, na koniec jeszcze ostatnio zasłyszałem taką rozmowę pomiędzy teściem a teściową. Teść mówi do teściowej: z każdym dniem twój kształt jest coraz bardziej idealny. Naprawdę? No tak. Z każdym dniem coraz bardziej zaczynasz przypominać mi kulę. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam was, cześć.